Siemano kolano, dzień dobry Państwu, witam Was gorąco, no Janu z tej strony i zapraszam na trzeci odcinek z rozgrywki w Manor Lords. No i tak, wybudowaliśmy ostatnio kościółek oraz pastwiska. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy pierwsze owoce, pierwsze plony naszego jęczmienia, no i powędrują one prosto do karczmy, gdzie ziomeczek zrobi browarki. Dobra, odcinek nagrywany od razu po poprzednim. Na dzień dobry Was zapraszam klasycznie na potężne instant gaming po tanie i zacne gierency, więc macie tam w razie czego linka czanojańskiego w opisie. To co? To już się zrobiło. Teraz trwa rozbudowa parceli mieszkalnych na dobudówkę. Gdy już te dobudóweczki powstaną, wówczas będziemy chcieli zrobić je na poziom drugi. Ale jeszcze musimy zrobić te cholerne skóry. Na niefortunnie los chciał, że dzika zwierzyna jest kawał drogi stąd. No i ten pan myśliwy... No, niestety ma dużo drogi do przejścia. Też w ogóle sobie rozumiem teraz, że chyba anuluję tą grabarnię, bo przecież oni nie będą brali bezpośrednio z chaty myśliwego tych rzeczy, co nie, tylko przecież kurde ze spichlerza, więc totalnie bez sensu zrobiłem. Zamieńmy to sobie, no i panie cudowny rzemieślniku, zrób grabarnię. Gdzie? No właśnie, gdzie byś ją zrobił? Może tutaj? Takie wiecie, że mięso pierwszej potrzeby, jakby było w miarę blisko, wydaje mi się, że byłoby to w miarę sensowne. No dobra. Brzmi to dobrze. Priorytet najwyższy, jak najszybciej. Chaty poczekają z nimi, aż tak bardzo się nie śpieszymy. Myślę w ogóle, że jak sobie tą serię jako taką drugą zaczniemy na kanale, to chyba Manor Lords będzie może ze 2-3 razy w tygodniu, a tamta byłoby wtedy nieco częściej. Zobaczymy. No bo Manor Lordzik pasuje, chociaż w sumie codziennie odcinki też są dobrym pomysłem. Nie wiem. No to na pewno pierwsze będą regularnie, potem troszeczkę przynajmniej w jakimś tam pomniejszym stopniu to zostanie... No kurwica. Co to za dywan jest? Nie no, panowie! Panowie, czy wy to widzicie? Motyla noga stanie ograniczona. Ja pieprz, ależ paskudna tekstura. Nie no, zowa. Ojojoj. Brakuje tu jeszcze co nieco rozwoju. No, tak to jest, kurde, wydać w ręce. W Early Accessie, niestety. No ale dobra, już niech będzie. Myślę w ogóle, czy jest sens, żeby te dwie rodziny były bez przydziału. Mamy niby jednego muła, ale widzieliście, że też przecież byli w stanie... nieść osobiście na plecach w tych koszykach surowce, no to kurde, czemu nie? Chciałbym też dzisiaj zrobić sobie jakiś tam handel, prawda? Więc faktura handlarza zwierząt gospodarskich byłaby też dobra, byśmy sobie na pewno kupili takie rzeczy. No i faktoria zwykła, uwaga, byłaby potężna, więc zwykłą faktorię zrobimy sobie na przykład gdzieś za kościołem, co by na to. To byłby też dobry moment, to dobre miejsce, ale ja myślę, że powinno być w miarę blisko naszego bazarku, a zatem, no tak po sąsiedztwie od kościoła, co wy na to? Poczekaj, mogę jakoś to obrócić? Mógłbym, to wolałbym, żeby tam jakby było wyjście. I może w ten sposób, tylko pytanie, czy nie poczekamy, aż zrobię dobudówkę? Nie, po prostu będzie miało to nieco mniejszy priorytet. Okej, obszar roboczy pusty, chata zbieraczy. No to teraz mimo wszystko, kolego, jeśli bym zostawił twój obszar, bo żebyś to wiecie, żeby on to przeniósł do spiżarni, bo teraz mamy 43 jagody już tutaj, co nie? On to musi chyba jeszcze przenieść z powrotem do naszego magazynu. Boże, się dalej gubię na tej mapie. Wiecie, z oddaleniem kamery te budynki są takie malutkie, ciężko się połapać. No to chwila, tu mamy spichlerz i w spichlerzu tych jagód jest ile? Oj, nie mogę kliknąć. Co jest, kurde? Na to mogę? A na spichlerz nie mogę. Zbogował się? Co jest? Ty no chyba się zbagował. Ja pieprzę, magazyn ogólny pełny. Ogólny magazyn. A że to tak? No dobra, to zmniejszmy tutaj ilość ludzi i proponuję tak. Przyspieszyć sobie na pewno kogoś do garbarni, żeby ogarnął, nawet ze dwóch ludzi. Żeby ogarnął szybciutko te skóry. No, na tym nam zależy bardzo mocno, już jestem no, dosyć niecierpliwy w tym temacie. Dobra, wprowadziła się nowa rodzina, zarąbiście, drodzy Państwo, już Wam przypisuję robotę, jak mają się nasze pola. Pola mają się dobrze, tutaj przypiszemy drugą rodzinę do tego, no i te dwie jeszcze niech budują. Te budówki zostały, widzę, że zrobione, w tej sytuacji możemy, no chyba tutaj kogoś dać, no i kurde, poka mi to. Ewentualnie przypisałbym chłopa, o, do tego, do... Nie wiem w sumie, czy to cokolwiek daje do miejsca w stajni. Wiecie co, możemy jednego przypisać. To wtedy bym zmniejszył o tak, w ten sposób i byłoby gites. Prace wymagają przydziału, faktoria.
Praca budowlana wymaga broni bez przydziału. Dobra, już jest to ogarnięte. Tylko i wyłącznie 4 kłody, to jest bardzo mało, są wymagane. To ja myślę, że możemy sobie nastakować ze 100 drewna i potem, nie wiem, drwala. Chociaż nie, może już drwal na razie, niech będzie jeden na stałe. Ale za to bym powolutku chciał kogoś pod ten chyba opał? Chociaż 8 miesięcy. No ale zawsze jakby był jeden gościu, to też byłoby coś, co nie? No to i tak, pastwiska, uwaga. Mamy postęp siebu 100%, teraz mamy wzrost upraw, będą rosły i zdaje się, no we wrześniu powinny być żniwa, ale my za późno to zasadziliśmy, to będą dopiero na kolejnym miesiącu. Chyba, że szybko wzrosną. No, dobra. W takim tempie, no to za szybko chyba nie wzrosną, tak mi się wydaje. Chyba nie. Nie wiem, czy w ogóle jest sens teraz trzymać te rodziny, skoro obecnie wzrastają te uprawy. Nie mam tego pojęcia, czy lepiej nie byłoby ich gdzieś tam przypisać. Bo tak, w kościele nikogo nie musi być ktokolwiek, chyba takie potrzeby. Dobra, no i tak, opo na targu, no a nie ma nikogo ze składu, a właśnie, możemy do składu kogoś dać, to chwila, to weź mi spowolnij, może jednak zabierzmy gościa z gospodarstwa, wydaje mi się, że tutaj nawet nikt nie jest potrzebny, no bo to wiecie, to wzrasta, co nie, no teraz nawet nie pracują. Dobra, weź mi to anuluj, jest obecnie 14%, zobaczymy zaraz, czy w jakimś tam pomniejszym stopniu to progresuje. Ja ten spichlerz się zbagował. Okej, tu nie ma połączenia ze szlakiem handlowym. No dobra, no to poczekaj, szefie. Skoro nie ma, to musimy zrobić po pierwsze tutaj połączenie i szlak handlowy najbliższy jest tutaj. Oho, kawał drogi, kurde. To poczekaj, zróbmy tak. Może niech tu prowadzi i stąd, o tutaj. Dobra? Dobra, zrąbiście. Myślę, że może też stąd prowadzi taka droga bezpośrednia do naszego magazynu i już chyba jest to zrobione. Dobra, tu magazyn ogólny pełny w obozie drwali. Dobra, 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 rozumiemy. I obszar roboczy pusty. Lata zbieraczy. Tak, wiem, że jest pusty, ale no... Kurde, czy ktoś by to wtedy przynosił? Zróbmy test. Zabiorę tu gościa i zobaczymy, czy te gody będą w ogóle wędrowały z powrotem do naszego, no nie działającego jako tako spichlerza. Kto wie, okaże się to niebawem. Poza tym, faktoria, no możemy to zrobić, nie wiem, dla testu, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale zróbmy to po prostu. I 10 będzie w tym miejscu. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego będzie. Słodownia się nie przyda. No to wiecie, jak mamy nadwyżkę rzeczy, to ja bym już teraz zaczął wydobywać generalnie żelazo. No te złoża są tak zarąbiście mocne. Dobra, i to powinno być, jak rozumiem, na tym. No to niech się buduje. Cyk, blisko w miarę dróg, a więc ładnie. Teraz to połączmy tutaj. Fantastycznie. Jeszcze można połączyć sobie tutaj. O, będą dwie opcje dojścia, ale środkiem nie. Nie ma przejścia środkiem. Kurde, nie ma na skróty. Nie ma bata. Dobra, to się zrobiło. No i nie wiem, czy w sumie cokolwiek tutaj możemy zrobić? Handel? Aha, dopuść handel, jest brak handlu. Czyli, że mógł sobie go skupować na bieżąco. Niech będzie, ale nikogo tu na razie nie przypisuję. Nie ma totalnie takiej potrzeby. Dobra, i na targu, co mamy? Ubrania 100%, wszystkie chałupy są już wpisane? Są. No to za mało jedzenia jest. Poczekaj, więc co, ja bym chciał, żeby ten jagodziarz wystawił. Kurde, cokolwiek. Zróbmy w ogóle dwie rodziny. Niech jeden wystawi szybciutko, bo wtedy będę mógł zrobić upgrade. O, już mogę. Dobra. Tu mogę. Tu jeszcze nie mogę, bo jest za mało. Tu mogę. To wszędzie, gdzie mogę, od razu klikamy. Póki się da. Dobra? Dobra, no nie, pewnie, że tak. No i tych chat faktycznie mamy raz... Dobra, czyli tak. Obecnie ulepszamy 3. Do 2 jeszcze nie dotarły. 2 rodzaje jedzenia na targu. Nie wiem, dlaczego w sumie tak, ale... No cóż, jak będzie już możliwość, to od razu w to lecimy. No i ulepszamy tyle, ile tego się da. Nadmiar towarów trzeba przenieść do składu. No dobra, no a czemu nikt to nie przynosi, kurde? O co chodzi w ogóle? Poczekaj. Ty, no nie mam tego pojęcia. A gdybym na przykład... Poczekaj, no przenieść to chłopie do składu. Człowieku, czy ty nie masz tutaj... Albo ty możesz nie mieć połączenia? O kurde, to poczekaj, wiesz co? Ja bym ci dał po pierwsze też może tutaj. I najchętniej dosłownie do składu. Dobra, dobra. I teraz będzie nieco lepiej. Powinno być prawdopodobnie. Następnie, no i tyle. No i liczę, że się tym zajmie szybciutko. Obszar roboczy pusty, chata zbieraczy. No wiem, kurde, ale no mógłby ktoś też szybciej przenieść. Kolejna rodzina. Oho, idzie szybko ludziska. Więc tak, to na pewno od razu przypisuję sobie dwóch gości. Dwóch gości, żeby tego żelaza wydobyć tyle, ile wlezie. God damn it, co nie? Tak jest, to ulepszamy. No i została ostatnia chałupa. Ostatnia chałupa. Okej, to mi brakuje połączenia drogowego. Poczekaj. Żeby to wyglądało konkretnie. No. No i naprawdę ładnie to wygląda. Naprawdę jestem z tego dumny. To mi martwi, kurde, te złoże kamienia, że jest takie skromne.
Ale już sobie wybudujmy te kamieniarze. Myślę, że to będzie spoko. Tylko poczekaj. To musi być obok, co nie? Bo to jak rozumiem, usuniemy i chcą za te kamienie. Tak jest. No to powiedzmy, że zrobimy sobie tutaj bardziej. Dobra. Droga niech będzie podpięta o tak. W porządku. Załatwione. Doskonale. Dobra. No i 5 chałup się ulepsza. No Janice, już niebawem będą kurde na poziomie drugim. Dobra. Obecnie jest tylko jedna rodzina, która czym się zajmuje. No ale zaraz się pewnie wprowadzą kolejne. Aprobata jest duża, nie ma już bezdomności, jest różnorodność jedzenia. Tutaj pokaż mi pole. Mam obecnie 22%. Możemy w ogóle wypalić pole. Poczekaj, nie czekaj na porę zniw i... Okej, bo jest październik. Poczekaj. Jesień. Żniwa orka i sianie upraw. Sianie upraw. Wiecie co? Mi się wydaje, że chyba powinienem w tym momencie zrobić tak zwane przyspieszone żniwa. No, wydaje mi się, że tak. I od razu zasadzić na nowo, bo to chyba trzeba robić wszystko na jesień. Bo w zimę będzie przypał. Oj tak. Dobra, to czekaj, szybko dajmy tutaj ludzi do roboty. Tu mi możesz zabrać na razie nawet 2 gości. Wszyscy panowie, do roboty. Natychmiast macie to zebrać. W tempie nagłym. W tempie dosłownie ekspresowym. Dobra, tutaj kamieniarz. Ktoś pracuje? Nikt tu jeszcze nie pracuje. No ludzie, szybko do roboty! Do roboty! Proszę mi to kurde zbierać. Szybko, październik. Nie wiem, czy oni zdążą jeszcze to, wiecie, robić orkę. Czekaj, żniwa orka, no to wszystko musi się zrobić na jesień, czajcie. Wiesz, nie, no, miałem... Poczekaj. Dobra, kurwica, ty. Weź mi to anuluj. Jest dobrze zrobiłem. Znaczy, to się powinno ogólnie na jesień zrobić. Żniwa i orka. Wzrost upraw, co nie? Sianie upraw. Sianie upraw, no jakby o to chodzi? Nie wiem. A żniwa? Nie, no też żniwa. No dobra. To, tylko, że no, one nawet nie wzrosły. Poczekaj. Dobra, zróbmy, jednak to zróbmy. I na nowo postaram się zrobić. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Następnie, jak już będzie więcej rodzin wolnych, to wybudujemy sobie karczmę, która to znajduje się, drodzy państwo, w zakładce... Była taka zakładka rozrywka? Było coś takiego chyba w domostwie? Tak, karczma. No dobra, i to wypełnia jeden poziom rozrywki przez parcele mieszkalne wymaganej. Do funkcjonowania potrzebuje piwa. No właśnie, a teraz tak, kto mi to piwo przerobi? To pewnie jakiś rzemieślnik, co nie? Znaczy, kto mi przerobi nasz jęczmień na browarki? Gdzie to jest? Ino. Owczarnia? To nie tutaj na pewno. To jest rzemieślnik. Czy tak, nie jest to dymarka, żadna kuźnia, piec ognia też nie. Słodownia, wytwarza to jest słód z jęczmienia. No dobra, to chyba jest to. A kto mi robi piwo? Z... To ja muszę mieć słód, na to wygląda. I z tego słodu robi piwo. Chyba. Prawdopodobnie, ale z tym jeszcze poczekamy sobie. Na razie ich też nie będą szybsze. Więc panowie, tnijcie to. A to wypal pole? Kurde. A nie czekaj na porę żniw. Boże, nie wiem, czy ja teraz dobrze robię. To są ci ludzie, którzy tu pracują. Drodzy państwo, co mogę zobaczyć? Modli się oczekuje. Nie wiem, czy nie powinienem tego wypalić. Bo ja to muszę zrobić generalnie na jesień. No zrobiłem wcześniej. No niby rośnie, drodzy państwo. To chyba nie jest źle, co nie? Wydajność 6 na 0. 16 dni. Ja pizgowica. Dobra, no niby troszkę tego... Nie wiem, czy my coś tu zrobimy, czy nie mam bladego pojęcia. Okej, potem musimy zrobić sobie na pewno płodozmian. Ale zostałem to powoli ogarniać. Podoba mi się to. Postęp żniw. Wzrost upraw. Dobra, no kurde, no już mamy teoretycznie te minimum 15%. No już niech to... Niech to raszują, drodzy państwo. Niech to raszują. Niech będą dalej przypisani. No podkradają mi mięsiwo. A to łajzy nieszczęsne, widzicie to? Motyla noga! Jak tak można podkrywać? Gdzie ty masz w ogóle chaty? Znaczy nie chaty, tylko te namioty. Co oznacza, że są rabusie. Tutaj mamy, zobaczcie. Pokaż mi ich, mogę ich zobaczyć. O, są. Zobacz to. Na pewno ich napadniemy. Dobra, tam są. Idziemy dokonać zwiadu taktycznego. W ogóle szybko się te odcinki nagrywa, już 14 minuta. A, zrobię w ogóle save'a. Save'a numer 3, bo już zrobiłem te save'y, żeby mi się pokrywały z numerem odcinka. Teraz mniej więcej powinienem wiedzieć, który jest odcinek i się w tym nie gubić.
I też tak myślę, jak zauważyliście ekspresowo, czy jak zauważyliście, może ekspresowo, to było losowe słowo, testowo sobie robię miniaturki jakby co odcinek inne, żeby odnosiło się faktycznie do tego, co się dzieje w odcinku. Czyli tak jak w pierwszym po prostu był chłop i wiecie, domki, w drugim odcinku był kościółek, tu pewnie sobie wrzucimy jakieś pastwiska. No, dzień dobry. Dzień dobry, drodzy państwo. Okej, okay. Wróćmy z powrotem do Nojanic. No i w Nojanicach muszę zobaczyć na pewno to. I może byśmy sobie już screena dziobnęli, nie? No screena dziobnę potem, jak to będzie lepiej widoczne. Albo ładne jest jesień, te czerwone drzewka. Boże, chcemy takiego manorlordsa też w klimatach japońskich. Tak samo jak wiecie, powstał Medieval Dynasty i Sengoku Dynasty. To żeby też był właśnie taki manorlords, ale japoński. Byłoby to klimatyczne. No, taki bardzo mi się w ogóle podoba architektura azjatycka. Chińska, japońska, te domy, to jest piękne. Kiedyś jak się robię domu, to jest pewne wymagania. Wy nie macie rozgrywki, tak? Jak rozumiem? Czy o co kaman? Poczekaj. Wy nie macie opału. No dobra, czyli musimy, na to wygląda. Jak kurwa nie macie opału? Zjeby. Musiałbym więcej dać tego. Poczekaj. To może kogoś zabiera, bo wydaje mi się, że to chyba nie działa. No weź to przyśpiesz, człowieku. Nie wiem, boję się, to jest październik. Boję się, że nie zdążę zrobić tego. Dobra, zostawimy to. Zostawimy to, jak jest. Miałem się, że coś tam oni niby zbierają. Ale na pewno niech wystawią ten opał szybciutko na targu. Na starganie. No bo co, nie muszę przecież tego robić w chacie Trwala, bo to jest pusty magazyn. To wszystko jest już w składzie. Tylko może akurat inne rzeczy wzięli, wystawili. Nie mam dla tego pojęcia. W ogóle dosyć dużo poszło od kłód, jak widać, prawda? A to jeszcze budują. No i w zasadzie mógłbym zaraz zrobić na poziom trzeci. Cześć, potrzebuję jakby już ubrania, czyli muszę coś wytworzyć. Bo rodzaj mam trzy rodzaje, jedzenia mam trzy rodzaje. Ale kościół musimy ulepszyć, co najmniej jeden kościółek drewniany. Kamienny musimy zrobić, no i karczmę. Dobra, upgrade tego wymaga kamienia oraz dachówek, czyli musielibyśmy zrobić glinę. Mam na szczęście glinę. Jak dobrze mam glinę. Oj, byłoby nieciekawie, gdybym nie miał, poważnie. Byłoby kurde mega lipnie, ale o tym będziemy się martwić za chwilę. Na razie... No, troszkę mam pewien tego opału spada. Nie wiem, co mi z tym opałem robią, czemu go wykorzystują. No, październik to już niby rozumiem, ale wcześniej czemu on znikał? Nie wiem, dziwne bardzo. No dobra, to w ogóle mi brakuje jakiejś drogi, żeby było połączenie, coś stąd tutaj. Wydaje mi się, że powinno coś być, a więc zróbmy sobie taką prostą drogę, dobra? No, i jest ładnie, czegoś mi tu brakowało. Tak samo tutaj, możemy sobie zrobić dojście, o, w ten sposób, ładnie. Może jeszcze środkiem lasu? Co wy na to? Nie wiem, czy jest sens, ale zróbmy, kurde. O, zawsze ładne będzie, patrzcie, miejsce na spacerek. No, drzewa już powinni, kurde, wykarczować. A dobra, wkurzeni są... Które są wkurzeni? Poczekaj, który dom? Jedna chata jest wkurzona. No spoko, a z jakiego powodu dokładnie? Nie wiem, nie pokazuję. Magazyn ogólny pełny. No weź to, czeku, przenieś. Ale o co chodzi, że magazyn ogólny pełny? Czemu oni tego nie przeniosą? Nie wiem, to może chodzi o to... Poczekaj, kurde. Że tu leżą te deski? Znaczy te drzewa? Jakoś przeszkadza? Chwila. Kolego serdeczny. Jakby ci wstrzymał robotę, to nie wiem, przeniesiesz te drewna? Czy coś? Obszar roboczy. Nie wiem, czy przywiezie. Zróbmy na wstrzymaniu, żeby on nic nie rąbał więcej, tylko zajął się przeniesieniem drewna. No i obszar roboczy pusty, chata zbieraczy. Tak to wiem, i on też tego nie chce wystawić. Kurde. Nie chcesz tego przenieść do magazynu, nawet nie mogę w magazynie zobaczyć, czy może to też nie jest to przeniesione. Trochę dziwne, nie? Trochę takie, kurde. Średnia sprawa. Dobra, co tam się jeszcze buduje? Te chałupy, no to mogą akurat te dwie rodziny pozostać bez żadnego przypisania. No co, na studnie jest najważniejsze. Kolejne domy będziemy robili dopiero za chwilę. Jeszcze nie teraz, jeszcze zdecydowanie nie teraz. Opał 80%. Dobra, co wam nie pasuje? Ogólne, pokaż mi to. Opał uzupełniony, nie wiem co wam nie pasuje. Za Chiny nie wiem co wam nie pasuje. Wiem tylko, że te, no, dosyć powoli. Kurczę, robią te chałupy. A może nie przełożą tego, bo ciągle są zajęci, bo ciągle trwa jakaś budowa. No być może. Nie, to może jednak wznowimy to. Albo nie, na razie to wstrzymajmy. Niech szybciej ogra na budowę i się dopiero następnie zajmiemy resztą. Nadchodzi zima. Będzie padał śnieg? Nie, jest październik. Jakaś zima. Twoja stara nie zima. The fuck? Dobra, no, wydajność 13 na 0. Na 0. Szacunkowa ilość wytworzonych zasobów dni do końca żniw. O co tu chodzi, człowieku, o co tu chodzi? O, postęp żniw, pa, jak przyspieszyli nagle.
Co jest w ogóle ty? 94%. Wow. Idą? Idą normalnie. Hans zbiera plon. No dobra. Mamy pierwszy jęczmień. Dobrze, panowie, dobrze. Zbierać szybciutko. A to z 96%, jak rozumiem. Mam jeden, tak. Motyla noga. No to niedobrze. Widzę, że troszeczkę to się wyzbierało. No zaraz zrobimy regenerację, gdzie płodozmień, tak dalej, takie sprawy. Bo tak, na zimę. To nie wiem, czy cokolwiek to robimy. Chyba nie, chyba dopiero wiosnę. Uprawy rosną. Poczekaj, ale sianie upraw. Siejemy uprawy na jesień. To co one robią we wiosnę? Wiosna jest regeneracja złóż sezonowych. Złoże sezonowe, jak rozumiem, to są na przykład te tutaj, co nie? A kiedy się robi płodozmian? Po zakończeniu pory żniw. No dobra, ale po zakończeniu pory żniw. Tylko pora żniw jest w tym momencie. A czy ja powinien od razu jakby na jesień, na dzień dobry żniwa zrobić i od razu zasiać. W ogóle spadło, nie wiem dlaczego. Troszeczkę powolutku zaczynam się w tym gubić, w tym rolnictwie. Jest dosyć takie, mam wrażenie, nieprzejrzyste, leciutko specyficzne. Ale dobra, damy radę. A tutaj idziemy powoli. No panowie, kurwica. Tym mułem on jedzie, mam powiem. 100 lat mu to zajmuje. No może zróbmy w ogóle tak, żeby nie było lipy, co? Ja bym cię połączył, kolego, tutaj. I bym sobie też zrobił zachołpy. O, coś takiego. Dobra. Też zrobimy takie połączenie. No dużo dróg. Troszkę jest syf, hamuwa. A myślę, że jest spoko. W ogóle to mi połączy z tym, bo tu nie ma połączenia. Tu nie ma potrzeby, żeby było jakiekolwiek połączenie. To jest wszystko, widzę, że zarąbiście. I żeby ładnie wyglądało, możemy jeszcze tu zrobić. Zobaczcie, dojście o takie. O, i to wygląda bardzo ładnie teraz. Bardzo mi się to podoba. Dobra. 83%. Czemu to spada? Bo to się one niszczą, te nasze uprawy teraz? Nie, zbierają je. A mamy jeden. Dobra, mamy dwa. Niech się zbiera. Cokolwiek tam będzie. Nie wiem, ile z tego piwa powstanie. Może z 5 chociaż. Dobra, tutaj mamy obecnie. No już jakby zrobione na poziom drugi, no to teraz nie zaliczy nam tych na poziom pierwszy, no bo trwa budowa. To jest właśnie dziwne, że nie zalicza, ale no tak już jakby gra to określiła. No ten kościół zrobimy, tylko to dopiero za chwilencję. Głęboka kopalnia. Szkoda, że nie mogę zrobić tutaj, nie? Oj, szkoda wielka. A w ogóle kamieniom też się po to zalicza? Pokaż mi to. Gdzie jest ta zakładka? Wydobycie. Wydobycie jest motylonoga tutaj. A na ulepszenie. Aha, okej, okay, bo się zastanawiam jakby czy... Wiecie, kamieniom robi się z innego budynka, co nie? Budynka, przepraszam, najmocniej. Z odkrywki. A to jest jakby zbieranie ze złóż, a to wydobywanie. No to nie wiem w sumie. Nie no, myślę, że też się dałby chyba to ulepszyć. Przecież tu nie ma w ogóle... A, bo to jest... Nie, to jeszcze nie jest nawet wybudowane. No dobra, bierzemy sobie razy 4. No i możemy się troszkę przejść po naszej wiosce. Zobaczyć. O, prowadzi, zobacz, taki powóz, koleżka. Zobaczmy właśnie, jak to wygląda. Załóżmy, że grę zaczynamy pod kościołem. Zaczyna się gra. No i co? Idziemy. Coś, jakieś mamy magazyn. Zobaczmy, czy to w ogóle wygląda z perspektywy obywatela jakoś w miarę ładnie, czy jest turbo chaos. Dobra, tu jest co? To jest jakieś w ogóle kij na woła. No dobra, ale są drogi, jakieś budowle. Ej, nie, no spoko to wygląda. Ty, można się w tym odnaleźć, wam powiem. Z lotu taka troszkę większy chaos się wyczuwa, ale jest git. No tu na pewno nie ma dojścia do tego domku. Oj, tutaj widzisz, trzeba to zrobić. To jest dobra perspektywa, żeby to oszacować. No, chyba że... Ty, w ogóle ten domek nie ma... Ej, poczekaj, co się właśnie wydarzyło? Chwila. Gospodarstwo. No nie, no tak to nie będzie. Poczekaj. Weźmy połącz może to z tym tutaj. I to jest połączone teraz jako jedno, czy nie? Nie wiem, ale zróbmy tak. Dobra, troszkę ładniej jest, powiedzmy. Następnie chciałbym to dociągnąć... W sumie... Dobra, jakby tu nie muszą być drogi, to jest podwórko. Okej. Odkryto obóz rozbójników. Gdzie? Gdzie on jest? U nas? Nie, akurat daleko. Bardzo, bardzo daleko. Dobra, to się jeszcze raz przejdźmy, znowu, z powrotem. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda odkrywka. Troszkę takim vibe'em Settlersowym zajeżdża, co nie? To też były takie odkrywki. Jest kamieniołom był. O, to było fajne. Grałem dużo w Settlersy Heritage of Kings. Dziedzictwo Królów. Fajna giera. Teraz, jakby ktoś chciał w nie pograć, żeby wam to... Żeby na przykład wam działo multi, to jest taka ciekawostka. To trzeba kupić chyba na Ubisoft'cie, ale wiem, że są dwie wersje. Jest wersja History Edition i chyba ta właśnie History Edition sprawia, że działa normalnie multi. I jest w ogóle język polski. No i wam powiem, że kiedyś z kumplem tak się męczyłem, żeby to multi odpalić. Boże! Takie to było tragiczne. No powiem wam, że istna tragedia.
to w ogóle? Ciekawie. Nie no, kurde, ładnie to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. Też nie chcę przesadzić z tymi drogami, żeby nie było lipy. A wejdźmy tędy, bo to jak rozumiem nie ma innego wyjścia z kościółka, tylko wyłącznie jest ta główna brama. Nie, jest tylne wyjście. O, i ono prowadzi do budynku handlowego. Patrzcie, patrzcie. No dobra. W ogóle mnie jest ciekawi, czy NPC-ty na przykład ograniczają takie przejście, czy że mogę skręcić w prawo, czy mogę już sobie tak pójść, czy muszę iść tak tutaj. No i dopiero zawinąć, no bo ta droga tak nie wyprowadzi lekko krzywo. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale pokaż mi to. Faktoria. Nowy koń, 30 kosztuje. Na koniec, no właśnie do tego, do przetransportowywania rzeczy. No, potem z tego serio idzie tyle siana, tak dużo idzie siana, bardzo dużo idzie na przykład, jak sprzedajemy jakieś łuki, takie rzeczy, no zobaczcie. Tu mam jeszcze, co jest, nie ma ceny podania? Nie wiem czemu, może dopiero będzie później, może przez to, że nic się tu u mnie nie wytwarza. Już w ogóle mam 14 zamożności. No, bo jeden na miesiąc, jedna chałupa. Generuje dosyć sporo. Dobra, jak tam w ogóle pola uprawy? Coś tu się robi? No, widzę, że spada to wszystko. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje, czy tego nie powinienem wypalić. No jęczmi dalej jest na plus, jęczę sobie permanentnie nie uszkodzę pola przez to, co robię. Nie wiem, no nie przekonam się, jakoś się nie ogarnie lepiej. Dobra, tutaj wznówmy to. Garbarnia niech będzie tak jak jest. Tartak. Tartak robi deski. Dobra, chałupy już się zrobiły wszędzie, prawie wszędzie. No zrób teraz coś takiego i zaraz przypiszemy ludzi na pewno do odkrywki, żeby robić to żelazo. No i sobie gdzieś tam damy dobudówkę na hełmy, nie? No bo to się robi z drewna, z desek dokładnie, chyba z desek. I to z tego można tak zrobić, dużo siana na początku. No na pewno perk pójdziemy zaraz w handel, kolejne perki, na 100%. No dosłownie jak nam się teraz ulepszą te... Czekaj, dwie chałupy się muszą ulepszyć, czy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, tak dwie. O jest, to powoli idzie. Dobra, przyspieszaj. Nie no, strasznie powoli te chałupy, kurde, przynoszą. Bardzo powoli. Jak tam skład? No skład dobrze się ma. Nie wiem, czy tu nie wystawiłbym kolejnego ziomeczka. To wtedy musiałbym zabrać, zdaje się, gdzieś może, nie wiem, gdzieś stąd, bo to widzę, że nic nie robią. I wtedy on coś wystawił? On coś wystawił, mam więcej sterganów. Tylko to mnie denerwuje, bo nie mogę w spichlerzu nic zrobić. A weź mi postaw drugi spichlerz obok. No bo kurde, no tak być nie może, ludziska, że to nie działa. Czekaj, stacja krawan. To mnie chyba nie interesuje za bardzo, co nie? Chociaż kurde, nie wiem, czy mnie to nie interesuje. Twoje muły będą przewodzić jednorazowo do 21 sek towarów. Służy do stworzenia szlaku wymiany, który umożliwia wysyłanie towarów do innego kontrolowanego... Aha, przeze mnie regionu. Dobra, czy handel między regionami. Spoko, to mnie na razie w ogóle nie interesuje. Totalnie. A za to spichlerz, no... Troszkę mnie interesuje, ale potrzebuję kamienia do tego. Ja pizga, to musimy wydobyć. Tu musimy zrobić. Dobra, choroba. O kurde. Oh fuck. To żeby ogarnąć chorobę, musiałbym tutaj... O, i wystawił, fajnie. Zrobić to. I wtedy, no właśnie, nie byłoby choroby. Kto zachorował? Najgorzej! Pokaż mi to, mogę zobaczyć? Nie mogę na razie. Jak tam budowa idzie? Czy wy już ogarnęliście to, panowie? Poczekaj. Poziom drugi. Dobra, to w budowie. Czyli ostatnia chałupa została. Ostatnie 4 razy drewno i będzie gites. No i tak, a niby to zbierają ludziska. Niby to zbierają, kurde. Ja wam powiem, że jest chyba miło, co? No 10 zawsze zebranego. Jak tam taki, wiecie, spontan totalny, jak na ten jeden morg? Tak to kurde było? Taki w ogóle turecki youtuber, co Medina streamuje, się nazywa Morg. Taki off-topic, nie? Dobra, poczekaj. To będzie jeszcze raz rolnictwo. Jak to się nazywało? Morgan. Dobra, Morgan, okej, okay, rozumiem. Skipnij mi to i... No tu są wkurzenia. Tu nie mogę podejrzeć, dlaczego są wkurzenie, bo ono jakby trwa budowa. Może strasznie mi to powoli zwożą. Strasznie powie to zwożą. Naprawdę. Nie wiem, co bym nie chciał zrobić gdzieś w tym miejscu tego, słupka do zwierząt. Ja to mogę w ogóle przenieść. No, nie zmieści się niestety. Ale no kurde, stąd troszkę trwa to zbyt dużo czasu. A to powiecie, mają chałupy, więc dobrze, bo oni to mieli blisko chałup, co nie? Tylko tak. Tylko tak, tu kurde. To strasznie brakuje miejsca, co nie? Troszeczkę, żebym tu postawił. No byłoby najlepiej w tym miejscu. Ale w ogóle też, wiecie, później sobie zrobię stajnię, będzie jeszcze lepiej w ogóle. A gdybym przeniósł studnię, studni przenieść nie mogę. A gdybym... Poczekaj, pokaż mi to jeszcze raz. Rolnictwo, rzemiosło, handel, administracja, wygląd. Można sobie zrobić kapliczkę albo coś usunąć, ale chyba nie chcemy tego robić na razie. To czekaj, weźmy to na razie lekko spowolni. A targ już jest załatwiony. Może gdzie był ten słup do zwierząt? A tu jest. Chyba, że... No to byłoby najlepiej, nie? W tym miejscu. Ale zawsze możemy tu zrobić.
tylko blokuje mi wtedy chałupy. Jak to chcę zrobić idealnie naprzeciwko chałupy, żeby były tak, no, równolegle, co nie? Zasoby sezonowe. Okej, rozumiem. No i troszeczkę zabrakło logistyki, drodzy państwo. No dobra, no zostanie w tym miejscu ten kurde wół. No, jakoś to nie przeszkadza bardzo. Można kupić sobie nowego woła. Wiecie co? I mi się wydaje, że... Bo to mam mało miejsca. No dobra. Tak bym to ulepszył. To co będzie? I no, będzie miejsce na to. To wtedy sobie dwa woły kupimy. I to najszybciej, proszę mi ulepszyć. Wręcz natychmiast. Jak tam pola? Pola. No dobra, mogę wypalić, nie mogę wypalić. No to teraz wiecie co, bierzemy sobie płodozmian. Ugór? Boże, jaki ugór? O cholera chodzi z tym ugorem. Odnawiają wszystkie typy, nie miałem potrzeby tego robić. Nie, jest ładnie ludziska. No dobra, to się teraz samo odnawia. Spoko. Złóż nie, znaczy się żniw nie przyspieszamy. Chyba że, no jest... Nie, dobra, na razie wiecie co, ja to zabieram ziomeczków. Myślę, że koniec pracy w gospodzie. Ja myślę, że koniec pracy w gospodzie. Zdecydowanie koniec pracy w gospodzie. Okej, jest tu grabarnia. Jak tam w ogóle to wygląda? No kurde, wiecie co, nie wygląda to wcale źle. O, i zaczyna padać śnieg. A czy mogę przejść, zobaczyć jak to wygląda? Z perspektywy o takiej. No, ładnie to wygląda, kurde. Bardzo ładnie to wygląda. Oj, ładnie. Dobra, gdybym zobaczył jeszcze pastwiska tutaj. Pokaż mi je. Jak to wygląda, kiedy już są troszeczkę takie powypalane. Możemy sobie zrobić takiego fajnego, jak ja to lubię robić. Poczekaj. O, screena. Tylko, że to musiał być... O! Tak, żeby właśnie wychwycić, kiedy nasza postać jest odwrócona. To nie jest łatwe, ale to podobnie jest też w niektórych grach. Na przykład w Gothiku chyba też się nie tak nie dało zobaczyć. Znaczy dało się być tam, to było łatwiej. Przodu twojej postaci. Tutaj się tak za bardzo nie da. O, patrz, jak robię tak. To jest nawet spoko. No dobra. A obszar roboczy pusty. To jest chata zbieraczy. No ja wiem, że pusta, przecież masz stragan. No nie mogę cię anulować. Weź mi to, kurde, wywal. Mogę? Nie mogę. Fuck! Fucking hell! Dobra, chałupę już robią, kończą robić. No i uwaga, w tym momencie awansujemy na poziom. Skromna wioska. Mamy też development pointa. Niespełne wymagania. Nie masz jedzenia na targu. Ten spichlerz, wam powiem, kurde, zasabotował. Ja ten spichlerz turbo zasabotował, naprawdę. No jak może nie być jedzenia na targu? Skuźwa mać, no nie mogę go w ogóle kliknąć. Nic a nic, czaisz? Nic a nic. Mam jagody, ja w ogóle mięsa. Jak nie ma mięsa? A co nasz myśliwy robi? Nie masz kurde zwierząt, chłopie? No, nie, zepsuł nam się ten. Musimy, wiecie co? Teraz najszybciej. Ja bym chciał tutaj to wybudować. Kolego, i od razu gościu musi kamień wydobyć, żeby coś zrobić. No bo jest przypał. Ja mam nadzieję, że nam się przez to nie zbagują. Wiesz, pokazuję, że mamy niby to jedzenie. Ale no, niedużo, więc spada aprobata, bo jest... bezdomność? Jaka kurwica bezdomność? 10 slotów, a rodzin 10. A to wcześniej byłaby jakaś bezdomność. No teraz na pewno nie ma. A no to musimy zaraz sobie chyba... O, jabłoni już rosną. Musimy zaraz zrobić kolejne osiedla naprzeciwko. I myślę, że to będzie plan na za chwilę. Dobra, jak są te kłody? Dobra, już widzę, że zaczynamy zbierać. Spoko. Spoko. A jak tam w ogóle nasz muł cudowny? To mi dokup... Wół, przepraszam, nie muł. Muł to jest pomieszanie konie i osła. A wół to jest jakby taki byczek, co nie? Czy tam coś? Nawet do końca nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle to ktoś musi być. Też nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie. Tak realnie mówię, ale nie mam bladego pojęcia. Dobra, jak tam złożę kamienia? Tu już ktoś jest w robocie? Nie za bardzo. To tu może ktoś na razie być. A, no i dobra, drodzy państwo. Ja wam teraz serdecznie dziękuję za uwagę. Piękna zima nastała. Jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebook, Discorda, Twitch, Streama i Instant Gaming. Trzymajcie się na razie. Cześć!